o to, co robi dwoje na bezdrożach. Już oswojeni powoli z myślą, że nasza przygoda w Grecji się kończy, bo już bilet samolotowy zamówiony. Pensjonat w Atenach też zamówiony, żeby móc się spokojnie zapakować. A że musieliśmy zamówić na trochę późniejszy czas, bo ceny strasznie drogie obecnie, zresztą biletów to rosną. Później niewiele tańsze, ale zawsze trochę tańsze, więc mieliśmy jeden dzień do zmarnowania. Więc marnujemy go w ten sposób. Tak, więc zostaliśmy na miejscu, w którym się rozbiliśmy wczoraj. I gramy w karty. Odpoczywamy i się relaksujemy. Tomek uczy mnie grać w remika. Tak właśnie. I właśnie będziemy zaraz to robić. 18 listopada wracamy. Nasza przygoda się kończy, czyli w zasadzie zabraknie nam jednego dnia do 3 miesięcy. Mhm. Przykro. Jest nam smutno i przykro. Chcieliśmy tu zostać dłużej. No i takie nastroje mamy właśnie. Przykrość. Nie będziemy dzisiaj długo gadać, bo... No nie, jutro wam pokażemy, bo chyba nie pokazywaliśmy wcześniej miejsca, w którym jesteśmy. Miejsce może nie zachwyca, ale jakieś 60-70 km przed Atenami robi się po prostu rzeźnia, przynajmniej przy tej autostradzie, bo w koło to jeden wielki zakład przemysłowy, bo jest po prostu firma za firmą, barak za barakiem, magazyn za magazynem, po prostu się ciągnie. Wygląda jakby się wjechało w dzielnicę przemysłową i ona się po prostu ciągnie. I zakładamy, że się ciągnie aż do samych Aten, bo jesteśmy jakieś 50 km od centrum Aten, czyli od obrzeży Aten, jakieś 30. A to się zaczęło już dobre 30-40 km temu, więc... No, dokładnie. Po prostu się to tak ciągnie. Więc kiepsko z miejscówkami. A z miejscówkami kiepsko, dlatego znaleźliśmy jej małą rzeczkę, która tutaj płynie. Odbiliśmy trochę w bok i znaleźliśmy odrobinę cichszej okolicy, która pomiędzy polami. No. No i siedzimy przy pola. Właściciel chyba pola już nas odwiedził, bo jakiś pan na traktorze przyjechał. Przywitał się, spytał skąd jesteśmy i pojechał. I pojechał dalej, tak. No więc cały dzień nam tu zleciał. I tyle na grze w karty i rozmyślaniu co dalej. Bo nie porzucamy naszych marzeń o podróżach. Nie, nie, nigdy. Porwaliśmy się na coś z bardzo małym budżetem, z nadzieją, że uda nam się dorobić w Grecji, ale to była tylko mrzonka. Znaczy zdawaliśmy sobie sprawę, że to będzie bardzo trudne, ale liczyliśmy na łód szczęścia. No ale niestety nie udało się. Podróżując rowerami trudno jest znaleźć cokolwiek, no. To jednak niestety się nie wymaga udało czasu. A mieliśmy za mały budżet, powinniśmy mieć większy, tak żeby spokojnie móc tu przetrzymać zimę i na wiosnę dopiero ruszyć i się zacząć martwić. I ewentualnie przez zimę znaleźć pracę, żeby zwiększyć ten budżet, ale niestety no, nie chcieliśmy czekać, bo ciągle coś się pojawia, zawsze są jakieś problemy. Chcieliśmy po prostu wyruszyć, żeby mieć ten krok za sobą. No. 3 miesiące, których na pewno nigdy nie zapomnimy. Ale niestety tylko 3 miesiące. No. To chyba na dzisiaj już tyle. Smutek. Bo smutek już jest. To trzymajcie się, pa. Pa.